Ameryka. Dzisiaj witam Was w kolejnych ulubieńcach. A będą to ulubieńcy listopada i szczerze nie mogę uwierzyć, że listopad tak szybko zleciał, że mamy już grudzień. No i tak naprawdę mi się ciągle wydaje, jakby ten listopad jeszcze trwał i jakoś nie mogę w to uwierzyć, że po prostu tak szybko minął. Jest to chyba miesiąc, który najszybciej zleciał mi ogólnie w całym tym roku. No ale tak jak to zawsze pod koniec miesiąca, właściwie teraz już na początku kolejnego, przychodzę do Was z ulubieńcami. Chcę Wam pokazać kilka kosmetyków i kilka ogólnie rzeczy, które po prostu były moimi ulubionymi w danym miesiącu, które naprawdę mi się spodobały i które pokochałam. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba i zapraszam Was do oglądania. Zacznę tak jak zawsze od kosmetyków. I pierwszą rzeczą, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest suchy szampon. Suchy szampon z Batiste. Ja o tych szamponach słuchałam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Praktycznie bardzo często słyszę się o nich przede wszystkim właśnie w filmikach. Bardzo dużo dziewczyn o nich mówi i ogólnie poleca je, mówiąc, że to są najlepsze suche szampony. I ja muszę powiedzieć, że również się z tym zgadzam. Dlatego, że mimo, że wcześniej stosowałam suchy szampon z Isany, czyli ten, który możecie kupić w Rossmanie, no to on również był dobry, natomiast ten ma piękny zapach. Te z Isany tego zapachu, no po prostu mają taki zwykły zapach, te tutaj już możemy sobie wybierać, jaki tylko chcemy. I ja mam akurat ten tropikalny. I jak słuchałam w różnych tych filmikach o tym, że właśnie jest to taki szampon tropikalny, to nie mogłam sobie w ogóle wyobrazić tego, jaki on może mieć zapach. A muszę wam powiedzieć, że zapach ma po prostu przepiękny. Pachnie takim kokosem, ale to jest taki piękny zapach, że naprawdę używać tego szamponu to sama przyjemność. I ja ogólnie tego szamponu używam częściej, żeby po prostu podnieść trochę włosy, żeby one nie były takie oklapnięte. Używam po prostu go tutaj u nasady i wtedy one tak fajnie się podnoszą, są bardziej puszyste. I tego szamponu używam. Naprawdę muszę Wam go polecić, jest świetny. No i tego szamponu ogólnie nie ma w Rossmanie, można go kupić w Hebe. I u mnie tego Hebe po prostu wcześniej nie było, ale kilka miesięcy temu w sumie otworzyli Hebe, u mnie nawet dwa. Ale ja jakoś tak nie miałam czasu w sumie się wybrać, ale po prostu jak byłam, no to sobie zakupiłam ten szampon. I po prostu w tym miesiącu jest to mój wielki ulubieniec. Kolejnym kosmetykiem będzie płyn do demakijażu oczu. Będzie to ten płyn dwufazowy z Nivea tym razem. Tak jak Wam wcześniej pokazywałam w któryś ulubieńcach, pokazywałam Wam właśnie ten z Garniera. Ale teraz stwierdziłam, że chcę sobie wypróbować tego. To jest z Nivea. On jest troszeczkę droższy i też jest mniejszy. Ale muszę powiedzieć, że jest lepszy. Dlatego, że tutaj mamy równo tej fazy olejowej i tej fazy wodnej. I jest porówno. I tak naprawdę używając ogólnie tego płynu, to równomiernie się to zużywa. Nie tak jak w tamtym, kiedy to niestety mi po prostu została sama woda i tej fazy olejowej już po prostu mi w ogóle nie zostało i przez to też nie dało się zmywać tego. No bo to po prostu ta faza olejowa nam zmywa ten makijaż. Dlatego muszę Wam powiedzieć po prostu, że ten przez to jest lepszy, bo to się tak jak mówię, jak widzicie tutaj, równomiernie zużywa. Naprawdę ten makijaż bardzo szybko schodzi, więc jeśli poszukujecie jakiegoś fajnego płynu do tego makijażu, no to ten mogę Wam polecić. No i już ostatnim kosmetykiem, o jakim chciałabym Wam powiedzieć, będzie szminka. Szminka z Essence. Jest to taki piękny kolor. Kolor nude. Jest po prostu prześliczny. Jak zobaczyłam tą szminkę, stwierdziłam, że muszę ją mieć, bo naprawdę kolor ma przepiękny. Bardzo ładnie wygląda na ustach. Ten efekt jest taki bardzo delikatny, ale taki po prostu jesienny. Bardzo ładnie to wygląda. I to jest numerek 05. Tak wygląda, więc jeśli chcecie, to sobie możecie zakupić. Naprawdę szminka jedna z moich ulubionych. Te szminki również nie są drogie, więc tak naprawdę można ich mieć naprawdę bardzo dużo i w wielu kolorach. Okej, więc jeśli chodzi o kosmetyki, to by było na tyle, tak jak to zawsze jest, że tych kosmetyków naprawdę jest u mnie mało. Za to więcej jest po prostu tych ulubieńców niekosmetycznych i teraz właśnie już do tych przejdziemy. Zacznijmy może od jedzenia i picia. Więc jeśli chodzi o picie, to moim ulubieńcem będzie herbata z Liptona. Będą to piramidki o smaku truskawkowych babeczek. Ta herbata jest po prostu przecudowna, jest przepyszna i ja nie wiem, co jeszcze mogę o tym powiedzieć. Ja ogólnie uwielbiam te herbaty piramidki z Liptona, ale ta jest po prostu genialna. Chcę sobie jeszcze kupić tą drugą, bo były dwie wersje tych herbat, właśnie tych muffinkowych. Ja miałam tylko tą na razie, ale sobie jeszcze kupię, chyba ta druga była jagodowa, jak dobrze pamiętam. Ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę jedna z lepszych herbat, jakie piłam, ogólnie piłam ją praktycznie codziennie, bo teraz ogólnie polubiłam bardzo herbaty pić, bo taki okres jesienny właśnie. Więc jeśli chcecie sobie spróbować bardzo dobrej herbaty, to polecam Wam właśnie tą. Teraz jeśli chodzi o jedzenie, to mam Wam do polecenia coś po prostu przecudownego. Będzie to taka czekolada, to jest biała czekolada z kawałkami jagód. Ja tą czekoladę dostałam od jednej z Was, od Oli. I po prostu jak ja ją otworzyłam, to praktycznie w 5 minut ją zjadłam, bo jest po prostu niesamowita. To jest ogólnie najlepsza czekolada, jaką jadłam. Jest lepsza od tych wszystkich, które Wam wcześniej pokazywałam. Naprawdę muszę Wam powiedzieć, że ta mimo wszystko wygrywa. Ja niestety nie wiem, gdzie Ola ją kupiła, ale jeśli oglądasz ten filmik, proszę napisz mi, gdzie kupiłaś tak dobrą czekoladę, bo jest naprawdę niesamowita. Ma takie bardzo cienkie kostki, bardzo fajnie się ją je i jest naprawdę przepyszna.
Więc jeśli możesz, to napisz mi proszę, gdzie ją kupiłaś, bo jest naprawdę przecudowna i również jak ja się dowiem, gdzie można taką kupić, to postaram się wam powiedzieć, bo naprawdę jedna z najlepszych czekolad, jakie jadłam. Okej, więc teraz może już przejdziemy do filmu. Więc z tego co pamiętam, w listopadzie obejrzałam tylko jeden film. Nie umiałam też sobie w sumie przypomnieć, ale wydaje mi się, że obejrzałam po prostu tylko ten jeden. Będzie to film Armageddon. Film opowiada o tym, że naukowcy NASA dowiadują się o tym, że w Ziemię ma trafić asteroida. No i oni po prostu wymyślają coś takiego, żeby wysłać pewną grupę osób, która po prostu ma zniszczyć tą asteroidę. I muszę wam powiedzieć, że po przeczytaniu, o czym jest ten film, stwierdziłam, że pewnie mi się nie spodoba. Ale jak tylko zaczęłam go oglądać, to jest po prostu film jeden z lepszych, jakie widziałam. Naprawdę jest fantastyczny. I w ogóle jest tam też wątek miłosny. W ogóle pod koniec filmu tak już mi się chciało płakać. Naprawdę, bo była dość smutna scena. Więc ogólnie film ma wszystkiego tak naprawdę po trochu. Jest naprawdę bardzo ciekawy, wciągający. Jesteście ciekawi tak naprawdę oglądając go, co dalej się wydarzy. I jeśli nie widzieliście tego filmu, to naprawdę wam go polecam, bo tak jak już mówiłam, jeden z lepszych filmów, jakie widziałam. Okej, więc teraz może przejdziemy do książki. Jeśli chodzi o taką normalną książkę, to tak naprawdę żadnej nie udało mi się przeczytać w listopadzie. Natomiast zaczęłam z moimi koleżankami, codziennie staramy się, ale teraz już nam to trochę gorzej wychodzi. Na Skype'ie czytamy sobie Dangera. Pewnie wiecie, że jest to takie opowiadanie z Justinem. Justin w tym opowiadaniu nie jest sławny, jest po prostu takim Justinem zupełnie innym niż jest naprawdę. I tak naprawdę to opowiadanie jest znane na całym świecie i uwielbiane, jest czytane i tłumaczone naprawdę na wszystkie możliwe języki. No i tak naprawdę w Polsce też jest dość popularne. No i tak jak już wiecie, pewnie jest Dangerous Back, czyli kolejna tego część. I ja już byłam na kolejnej części. Ale po prostu stwierdziłyśmy, że razem zaczniemy czytać to od początku, żeby jakoś tak od początku znowu się w to wdrążyć i tak jakby znowu, bo nie pamiętałyśmy tak naprawdę niektórych scen, więc stwierdziłyśmy, że będziemy po prostu to czytać. No i na Skype'ie co parę dni, kiedyś było to częściej, teraz już nam się po prostu zdarza troszeczkę rzadziej, ale czytamy sobie Dangera i jest to naprawdę niesamowite, bo razem się tak tym emocjonujemy. Tak naprawdę razem to przeżywamy i to jest naprawdę świetne. No i ja muszę wam ogólnie Dangera polecić, dlatego że wiele osób o tym słyszało, a tak naprawdę nie zaczęło czytać, bo nie wiem, bo coś ciągle twierdzą, że to nie dla nich, a tak naprawdę ja nie wiem, jak was do tego przekonać, ale Danger jest niesamowity. Muszę też wam powiedzieć, że po pierwszym w sumie rozdziale możecie stwierdzić, że wam się to nie spodoba. Ale tak naprawdę przeczytajcie sobie tak minimum 5 i zobaczycie, jakie to jest niesamowite. Ja mogę to czytać naprawdę cały czas, te same rozdziały i naprawdę to uwielbiam. Więc naprawdę polecam wam Dangera. Wpiszcie sobie po prostu Danger tłumaczenie i znajdziecie stronę, na której po prostu dziewczyna przetłumaczyła całego Dangera. Jeśli już skończycie, no to potem jest kolejna część, czyli Dangerous Back. Okej, więc teraz może już przejdziemy do aplikacji. W listopadzie odkryłam nową aplikację. Właściwie to nie odkryłam, ale Justin założył sobie konto na aplikacji Shots of Me i tak naprawdę od razu, gdy tylko założył tam konto, ja również sobie tę aplikację założyłam, więc jest to tutaj ta aplikacja na samym tutaj, na samym dole taka zielona. I z tego co wiem, na początku ta aplikacja była tylko na urządzenia wszystkie z i, czyli iPhone, iPad, iPod. I tak naprawdę nie wiem, bo możliwe, że to się już zmieniło. Ja nie wiem, więc nie będę wam tutaj mówić. Ale ogólnie aplikacja polega na tym, że robicie sobie tak zwane selfie. No i po prostu wstawiacie je tam. W ogóle jest bardzo duża szansa, że Justin zacznie was obserwować. Tak naprawdę wiele fanów już swoich obserwuje, lajkuje im zdjęcia i to jest naprawdę niesamowite. Również chciałabym, żeby mnie zaobserwował, więc tak naprawdę staram się wstawiać coś co parę dni na tą aplikację. Na dole podam wam nazwę, jaką mam, więc możecie mnie zaobserwować. Więc ja może również wtedy znajdę was i was zaobserwuję. Więc naprawdę polecam wam tą aplikację, bo jest bardzo fajna. I jeszcze drugą aplikacją, jaką chciałabym wam polecić, będzie tym razem aplikacja, którą mam na iPadzie. Jest to aplikacja, którą w sumie mam już jakoś od wakacji, ale tak naprawdę przestałam jej używać i zaczęłam znowu jakoś właśnie w listopadzie. Jest to aplikacja Star Maker. No, czekajcie. Ona jest tutaj na samej górze, ta gwiazdka. I to jest aplikacja, w której po prostu kupujecie sobie tam, zbieracie pieniądze śpiewając i potem możecie sobie kupować różne piosenki, jakie tylko chcecie. Więc ja ogólnie kupię sobie i Justina, i Miley, i Selenę i potem mogę to śpiewać tak naprawdę ile razy tylko chcę i za każde zaśpiewanie danej piosenki dostaję pieniądze. No i tam za te pieniądze właśnie potem te piosenki można kupować. Więc to jest naprawdę bardzo fajna aplikacja. Czasami jak mi się nudzi, to po prostu sobie wchodzę, zaczynam śpiewać, zbieram jakieś tam punkty, kupuję kolejne piosenki. No i ogólnie aplikacja wciąga, bo tak naprawdę chce się mieć więcej tych pieniędzy tam, żeby móc tych piosenek po prostu więcej kupić. A więc jedną aplikację naprawdę uwielbiam. Ok,
Okej, i teraz już ostatnia kategoria, czyli muzyka. Muzyka zawsze jest na końcu i muzyki zawsze jest najwięcej. Więc w tym miesiącu ubiegłym, w listopadzie, uwielbiałam płytę One Direction Up All Night. Tą płytę przez cały miesiąc praktycznie mieliśmy w samochodzie i za każdym razem, jak gdzieś jechaliśmy, no to właśnie słuchaliśmy piosenek z tej płyty. No i płyta jest po prostu genialna, pewnie o tym dobrze wiecie, piosenki są naprawdę świetne, więc możecie sobie sprawdzić i przesłuchać. Ale mam wam jedną do polecenia, która jest naprawdę taką moją ulubioną i jest to chyba moja ulubiona piosenka One Direction. Chociaż mimo to, że uwielbiam wszystkie ich piosenki, no to ma coś takiego w sobie, że naprawdę mogę ją słuchać po prostu zawsze i o każdej porze. I jest to piosenka More Than This. Ja o tej piosence wam już mówiłam w jakimś filmiku. I ogólnie jest to piosenka, która jest dość mało znana. Jeśli ktoś nie jest wielkim fanem, to tak naprawdę może o niej nie wiedzieć, bo jeśli tylko na przykład lubi One Direction i nie słucha ich wszystkich piosenek, tylko na przykład te popularne, które, nie wiem, lecą w radiu czy w telewizji. I jest to piosenka właśnie bardzo piękna. Ja naprawdę ją uwielbiam, ma piękny tekst i tak naprawdę ja w piosenkach One Direction, w każdej piosence mam takiego swojego ulubieńca. Kocham ich wszystkich tak samo, ale tak naprawdę w każdej piosence podoba mi się fragment któregoś z nich. Taki jest po prostu jeden taki fragment, który uwielbiam najbardziej. No i w tej piosence akurat uwielbiam fragment Neila i tak naprawdę za każdym razem, jak leci ta piosenka, to właśnie przy tym fragmencie tak jakby, no nie wiem, najbardziej po prostu mi się podoba, nawet na dzwonek sobie ustawiłam, że mam akurat tą piosenkę, ale właśnie od fragmentu, kiedy on zaczyna śpiewać, po prostu jest to mój ulubiony moment w całej piosence. Kolejną piosenką będzie również piosenka One Direction, będzie to Story of My Life, czyli piosenka teraz bardzo, bardzo popularna. No i w tej piosence akurat lubię najbardziej moment Louisa, w ogóle najbardziej lubię ten moment w teledysku, kiedy właśnie jest fragment Louisa i on sobie tak idzie i tak ładnie się uśmiecha. To jest po prostu mój ulubiony fragment w tej piosence i zawsze jak oglądam teledysk, to w tym momencie akurat, tak wiecie, to jest taki mój najważniejszy moment. Mimo tego, że uwielbiam ich wszystkich tak samo i kocham ich tak samo, to tak jak wam po prostu mówię, w każdej piosence mam takiego swojego ulubieńca. Kolejną ulubieńcem jest to piosenka Justina Biebera. Tak jak wam wspominałam, teraz Justin co poniedziałek wrzucał jakąś nową piosenkę nam. No i jedną z takich moich ulubionych również z tego cyklu Music Mondays jest Recovery. Tą piosenkę naprawdę również jakoś tak polubiłam w listopadzie. Zaczęłam jej tak częściej słuchać i naprawdę bardzo mi się spodobała. Jest to w ogóle wszystkie piosenki z Music Mondays są świetne. I ja tutaj nie mam takiego swojego ulubieńca, ale po prostu co jakiś czas mi się to po prostu zmienia, że jakąś po prostu wolę słuchać i właśnie w listopadzie było to Recovery. First I'll acknowledge our trust has been broken. I success for recovery, I pray for us at night. Bless me with a second chance, never thought I'd see your face again. Learn a lot through... Kolejnym ulubieńcem będzie piosenka, słuchajcie, pierwsza polska. Ogólnie pierwsza piosenka polska w ogóle, o której mówię w jakimkolwiek filmiku, co dopiero w ulubieńcach. No bo kiedyś też w ogóle pytaliście, czemu ja w ogóle nie słucham polskich piosenek. No i muszę wam powiedzieć, że po prostu dlatego, że polskiej muzyki nie lubię, wolę piosenki zagraniczne. Ale zmieniłam zdanie, jeśli chodzi o to, bo polubiłam piosenki polskie właśnie dzięki Dawidowi. Jest to piosenka Dawida Kwiatkowskiego, Biegnijmy. Ta piosenka cały czas chodziła mi po głowie, tak naprawdę cały czas, przede wszystkim jej refren, no i tak ogólnie bardzo mi się spodobała, ogólnie bardzo polubiłam Dawida i tak naprawdę uwielbiam tą piosenkę nadal. Odliczamy chwilę i nie zatrzyma nas już nic. Teraz jest ten moment, tak teraz jest ten moment, by żyć. Ulubieńcem będzie piosenka Miley Cyrus, Adore You. Muszę tam wam ogólnie powiedzieć, że ja tak mam, że jeśli jakaś piosenka bardzo mi się podoba, to ja ogólnie wstawiam ją na swojego Tumblera i tam ona po prostu leci w tle i czasami nawet jak mi się nudzi, to po prostu sobie tylko włączam mojego Tumblera i słucham piosenek właśnie, które tam mam. I właśnie w listopadzie miałam Miley, Adore You i po prostu pokochałam tą piosenkę, jest prześliczna, jest po prostu piękna i naprawdę wam ją polecam. No i już ostatnim
ulubieńcem będzie piosenka Lady Gaga Dope. Jest to bardzo piękna, wolna piosenka, taka bardzo wzruszająca. Jest to piosenka smutna, więc jeśli lubicie właśnie takie piosenki, to naprawdę Wam ją polecam. Ogólnie uwielbiam wszystkie nowe piosenki Lady Gaga z płyty Art Pop, są naprawdę świetne, ale jakoś właśnie w listopadzie uwielbiam po prostu piosenkę Dope. My heart would break without you. Might not awake without you. Been hurt in love from living high for so long. I'm sorry. Okej, a więc to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Chciałabym jeszcze pozdrowić Asię, Dominikę i Olę Wiśniewską. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie i do następnego filmiku. Pa!